myślami w tamtą stronę. I powiedzcie nam, jak się nazywacie? Łukasz, zaczynam. I nazwisko. Łukasz Szydła. Wiktoria Wilczek. Dorota Grim. Melania Musioła. Tak. Nikola Malinowska. Dobrze, brawa, słuchajcie, dla przed wierszakami czeka trudny czas takiego zaznajomienia się ze szkołą, wejścia w obowiązki szkolne. Już nie są małymi dzidziusiami jak w przedszkolu, tylko są poważnymi uczniami, a wy będziecie musieli się nimi opiekować i też pomagać im w różnych rzeczach, bo oni na początku być może czegoś nie będą wiedzieli. Wychowawcą klasy pierwszej będzie pani Marcela. Także tutaj będzie się zajmowała wami. Pani Marcela, tak może nam się pokaże bardziej. Aha, widziałaś. Ach tak, bo wy się znacie z religii z przedszkola, tak? Więc tak, tak będzie, ale słuchajcie, teraz, żeby wam ten czas jakoś tak osłodzić, wasi rodzice przygotowali dla was takie tutaj taką niespodziankę. Ja nie wiem, czy to jest takie, jak mi się wydaje, że chyba taki zastępczy, czy tornister chyba, nie? Jest, będziecie tym nosić książki, i będziecie się tym zmieszczą książki. Co? A co tu jest? Książki? Słodycze to są przyłka. A właśnie, bo może się okazać, że jest coś innego. A kto widział, co mama tam pakowała? Ja nie widziałam. Ja nie. Bo wieczorem to tam nie chodzi. Ale już było, super. Widzicie, taka niespodzianka. I dobrze, słuchajcie, pierwsza niespodzianka. Tutaj pierwszą z brzegu wzięłam dla Melanii. Mama przygotowała taką wspaniałą niespodziankę. Ale Melania nie zjedz wszystkiego na raz. Druga niespodzianka, wspaniała i cudowna. Wy byście też takie chcieli, nie? Chcielibyście, żeby rodzice wam przygotowali. Druga niespodzianka. Dorotka. Proszę, też taka cudowna niespodzianka. Następna Nikola. To dopiero niespodzianka. Super. Wiktoria też ma taką wspaniałą niespodziankę. Kiedyś to te litki były takie malutkie, nie? I to w tych litkach było, a teraz tyle złotych. A Łukasz, ty masz normalnie super wielką, jak na facetę przystało. O, bardzo dobrze. Chwila dla reporterów. Słuchajcie, można zrobić tutaj zdjęcia. Pani Marcela, proszę. Uśmiechy ładne. Dobra. Pasowanie na pierwszaków odbędzie się nieco później. Będzie na dzień nauczyciela. Wtedy zapraszamy też rodziców na to spotkanie, ale to będzie dopiero w październiku. Halo, panowie. Dobrze. Dziękujemy przed tym.